Dobra, siemaneczko, w 73. części Let's Play Wiedźmin 3 Dziki Gon. Wielka akcja razem z Triss, konspiracja. Udajemy, żeby schwytaliśmy Triss, żeby zdobyć i przede wszystkim dowiedzieć się, gdzie jest Jaskier. Druga sprawa, żeby zdobyć skarb Dijkstry. I do tego wszystkiego musimy spotkać się z komendantem. Jak on się nazywa? No nieważne, tym takim gnojkiem, którego już spotkaliśmy. Zaraz zobaczycie, o kogo mi chodzi. No, tu się rozdzielamy. Ty idziesz gadać z Mengem. Dokładnie. A Marigold do sali obok. Nie oddam jej, póki nie dostanę. Nie ty tu stawiasz warunki. Derk, wiesz co robić. Nic nie powiem. Ani tobie, ani jemu. Zgrywasz hardą, co? Czekaj. Wyrwę ci paznokcie, to inaczej zaśpiewasz. Dobra. No właśnie, pytanie, czy jeszcze... Nie wiem, czy chcę oddawać Triss. Bo no, widzę, że gościu nie wygląda na takiego, który się będzie się patyczkował, tylko od razu pewnie przejdzie na jakieś hardkorowych rzeczy. A nie wiem, czy od razu chcę też palić nasz kamuflaż. Tu cały posterunek jest. To jest sporo, nawet jak na Geralta i Triss. Dobra, zabierzcie ją. Niech nie przeszkadza w rozmowie. Ale zabraniam jej dotykać. Bo co? Żal ci się zrobiło? Nie, gówno mnie ona obchodzi. Ale jeśli nie dogadam się z Mengem, sprzedam wiedźmę komu innemu. Nie chcę, żebyście ją uszkodzili, nim dobiję targu. Prawdziwy z ciebie człowiek interesuje. No wiadomo, łykniesz to? Dostaniesz swoje pieniądze, nie martw się. A Marigold to, na co zasłużyła. Kurde. Nie, to nie przejdzie. Myślę, że to są owcy czarownic, na pewno mają jakieś swoje antymagiczne talizmany i inne pierścienie. Nie mogę się zgodzić, bo kurczę, no zrobiłem jej krzywdę. To co? Klasycznie rozpierdol? Czy ryzykujemy z tym znakiem? No ciężka decyzja, naprawdę ciężka. Dobrze, że to nie jest czasówka. Kurde, kusi mnie, żeby spróbować. Zabraniam ci zaczynać tortur beze mnie, rozumiesz? Tak, bez tortur. Co? Uroki rzuca skurwysyn! Na niego! Dobra. Skończyło się. Tak czułem, że się zorientują. Chociaż myślałem, że on się od razu zorientuje. Ale dobra, no. Auci, Geralt. Uważaj. Dobra. Pak. Dobra. Fajnie. Na spokojnie. Ej, Geralt, który ty masz miecz wyciągnięty? Dobra, nie, myślałem, że przez chwilę, że masz srebrny wyciągnięty miecz. Dobra. Aucz. Dobra. Nie, nie, nie. Kurwa, na sam dół spadłem. Aj, niedobrze. Bardzo niedobrze. Nawet wam dam żywcem. Dawaj, dawaj, Geralt. Dobra. Tylko? Czy... O, fuck, zginąłem? Tam jakaś wybuchowa beczka była. O kurde. Dobra, jeszcze raz. Ale to tak czy siak, to nie przejdzie numer ze znakiem. Ale nie oddam jej, no bo zrobię jej krzywdę. A tego bym sobie nie wybaczył, no dobra. No mówiłem, 9 poziomu, ale jest tam cała chmara, więc to nie będzie takie hop-siup. Ale są do porobienia. Są do porobienia, tylko obok jakiejś beczki stanąłem. Wybuchowej, tak mi się wydaje, bo był huk, no i Geralt już sobie leżał sztywno na ziemi. Ale dobra, jeszcze raz. Spokojnie. No niestety, są bezpłodni. No szkoda. Znaczy, powinni mieć swoje dzieci.
Tylko pewnie, no nie, narodziłyby się normalne dzieci, a nie takie małe wiedźminki. Dobra. A, to już tutaj, no to fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Kurwa, to ich mi coś zrobiło, o tak... Tam robię, że mi jaskółkę od razu. Nieźle. Dobra. Dawaj. Fajnie. Okej. Dobra, Geralt. Odskok. Tak? Nie wiem, chyba to daleko stoją, czy co? Ej, ej. Bez takich. Twardzi są, kurwa, twardzi. Nawet jak na tym 9 poziomie, chociaż nie mamy też zajebistego ekwipunku, nie? Ale się... O, fuck. To nie, na pewno nie. Dawaj. Dobra, come on. Tutaj jest koleżka. Dobra. Nie, jeszcze i do mnie chowaj miecza, co ty, Geralt? Dobra, fajnie. Okej, tutaj następni idą. Ta, tam jest ta beczka, widzicie? Ona chyba wybuchła, tak mi się wydaje. Dobra, przed wejściem stoją następni. Wybuchnie? Wybuchła. Dobra, fajnie. O, zapraszam tutaj. Co jest z wami? Uważajcie na bójcę! O, ktoś tu zna techniki Wiedźmina? Wiesz, z kim zadziera? Auć, to było groźne. Do tyłu. Dobra. Come on. Kurczę, wiecie co jest najgorsze? Ja nie mam, kurczę, ekwipunku wyczyszczonego, a tu jest tyle lutu. Z nich będzie. Nigdy się nie nauczycie. Serio? Dokładnie. No? Okej, mamy go zabić. Spoko, to raczej nie jest czasowa misja. Dobra, naprawmy przede wszystkim mieczyk. Na jakim jest, w jakim stanie? 49%. Mamy dużo narzędzi. Więc w sumie nawet możemy sobie z tego skorzystać. Czemu by nie? Zobaczcie, no kurde, 15 kilo. 15 kilo to jest nic. Jak mam być szczery. Ale dobra, no weźmiemy tyle, ile się uda tak naprawdę. A ja wiem, że tutaj później pewnie nie wrócimy. Znaczy, nie wiem tego, ale... Nie chciałbym ryzykować. Jakże będziemy, wiecie, jakieś tańsze rzeczy potem to wyrzucamy, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Warto to sprawdzić wszystko. Przede wszystkim może jakiś sejwik. Oczywiście też nie chciałbym, żeby mi skubaniec uciekł. Ale jakby to była misja czasowa, to by nas gra o tym poinformowała. Macie tu coś ciekawego? Jakieś skonfiskowane rzeczy czarodziejów albo coś w tym stylu? Nie wydaje mi się, co? Nie. Chociaż też nie ma tragedii, jeśli chodzi o ten loot. Mogło być gorzej. Dobra, bez przesady. Dobra, w pierwszej kolejności chodźmy pozbierać to, co powypadło z panów łowców. Powypadało. Dobra. Okej. Aha, dobra, Geralt już jest przeciążony. Już nie możemy biegać, dobra. No, co my tutaj chcemy? Cena. I mam rozumieć, że to jest najtańsze, a to będzie najdroższe. Dobra, fajnie. Czyli tak, podgląd, załóż, wyrzuć. Tak, wyrzuć.
Mhm. To już za 50? Też? Shit. Tam, że trochę tutaj będę miał gorsze rzeczy. A może coś z tego? Nie no, z pancerza też nie. A coś z... A te siodła? Nie, siodła tym bardziej. O, dobra, czyli z broni jednak musimy to wyrzucić. Okej. No niestety. Coś widać? A, Geralt to tutaj wyrzucił. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest ciekawego. Mhm. Dobra. Stąd mamy wszystko. Tamtego i tak nie weźmiemy. Dobra, zróbmy sobie zapis. Co ja mam oznaczone na mapie znacznikiem? Bez sensu, nie chcę tego. Dobra, zobaczmy, co tutaj będzie. Jest Menge. A, dobra, nie ucieka. Dobra, jak jest walka, no to chodźmy. Siemaneczko, przyjacielu. Nie ma tris, poradzimy sobie. Oj, gnoju. Wtedy chciałem cię zarąbać, jak zobaczyłem, jak pali się na stosie tych niewinnych. Niewinnego Dopplera i tą czarodziejkę. Ciao. Dobra, Geralt, uważaj, bo on mieczem machać potrafi. Dobra. Tyłu. Okej. Dobra. Jest, pięknie. Okej, jakieś przesłuchanie? Trup. To już chyba wszyscy. Trup od razu. Akcji w takim tłumie? Geralt, to się nie mogło udać. Faktycznie. Przepraszam, ale nie mogłem cię tak po prostu oddać na tortury. Za dużo dla mnie znaczysz. Mhm. Może chociaż znajdziemy jakieś papiery, w których jest wzmianka o Jaskrze. Przeszukam go, a ty się tu rozejrzyj. Dobra. Zacznij od biurka. No, spoko, spoko. Co miał tam przy sobie? Miecz ze Złotego Miasta. Okej, przeszukaj biurko. Spoko, nie ma problemu. Zaraz to zrobimy. Coś tutaj będzie ciekawego. Raczej nie. Wiem, że to w tamtym pokoju. Spokojnie. Ja to wiem. Weźmy sobie też jakąś butelkę wody. Dobra, zaraz zobaczymy sobie ten miecz ze Złotego Miasta. Dobra, tam w tej w tej beczce raczej nic ciekawego nie będzie. Miecz ze Złotego Miasta. No, przebicie pancerza, premia przy trafieniu krytycznym. Obrażenia ma lepsze, poziom taki sam. No, trochę lepszy jest. Tylko, że kurczę... Nie ma mocu znaku Ignia. My w sumie z Igni korzystamy, więc czy ma sens zakładanie go? Może nie. Może niekoniecznie, dobra. Zanim się rozejrzyjmy, posprawdzajmy te rzeczy, zanim podejdziemy do biurka. Mhm. Dobra, święta księga Mengego. Okej, Kaleb, mam nowe instrukcje w sprawie organizacji następnych egzekucji. Jak będziesz gotowy na spotkanie, zostaw swoją świętą księgę w skrytce w kolumnie Ołtarza Wiecznego Ognia w południowo-zachodnim rogu okrawku. Widzimy się tam, gdzie zawsze. Nikomu nie mów, gdzie idziesz, nikogo nie przyprowadzaj. Alice spal po przeczytaniu Jamurlak. Proszę, proszę. Kto to jest? Organizacji następnych egzekucji. Ta księga Mengego, właśnie. Własność Kaleba Mengego. A, to nic ciekawego. Dla mnie nic ciekawego. W kieszeni ma tylko klucz do drzwi, weź go. Zapaskiem nic, ale
Czekaj. Coś jest w podszewce. No i? Kluczyk do sejfu. Masz. Przekaż Dijkstrze z pozdrowieniami. Kluczyk do sejfu, ale bez adresu. Nie wiem, czy Dijkstra się tym zadowoli. Pewnie nie. Cóż, może chociaż jego zbiry nie połamią nam nóg za niewywiązanie się z umowy. Słowem, szklanka jest do połowy pełna? Mam nadzieję, że jest w niej coś mocnego. Dobra. Ja z kolei znalazłem list do Mengego. Od kogoś ważnego. Chyba szpiega. Szpiega? Sama zobacz. Skrzynki kontaktowe, sygnały... Rzeczywiście. Śmierdzi wywiadem na kilometr. Może ten agent wie coś o Jaskrze? Stawiam, że tak. Tylko jak go dorwać? List mówi, jak zaaranżować spotkanie, ale ani słowa, gdzie ma się odbyć. Może Dijkstra nam pomoże. On wie wszystko. Wszystko? Chyba trochę przesadzasz. Nie jestem pewna. Dobra, nic tu więcej nie znajdziemy. Zbierajmy się. Chętnie. Tylko może nie przez główne wejście. No może lepiej nie. Dobra, musimy się stąd wydostać. Okej, okay, mam nadzieję, że tu jakichś fajnych fantów nie pozostawiałem. No szkoda, kurczę. Z tym miejscem. No spartoliłem trochę sprawę. Mogłem się bardziej przygotować do tego. Ale nie pomyślałem o tym. Oho. Tu się rozdzielmy. Ale najpierw trzeba puścić tę budę z dymem. Racja. Zostawiliśmy tu za dużo śladów. Tak. A poza tym muszę się wyładować. Proszę bardzo. Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, o której bym chciała z tobą porozmawiać, ale nie tu i na pewno nie teraz. Przyjdź do mnie, jak będziesz mógł. A teraz... Teraz już stąd chodźmy. No dobra. Podpalaj. Jeszcze zobaczę, czy coś tutaj jest. O, Geralt. Dobra, widzę, że tak nie bardzo się już chce zaglądać do tego. Nie, zostaw to. Którędy mamy wyjść? Tris, moment, bo ja nie wiem, którędy tu się wychodzi. A dobra, już mam przejście. Dobra, powiedz Dijkstrze, czego się dowiedziałeś. Okej. Mam nadzieję, że Tris sobie poradzi. Dijkstra, tak, dorwać juniora, nie, poboczne. Nie, tego też nie. Mam tu parę lepszych zadań, niższych, ale już może lećmy dalej z Dijkstrą. A tutaj jest jakiś ten. Ciekawe. Hola, pan Roiven prosi na słowo. Naprawdę zrobił się niecierpliwy. O. Co? Nic, już idziemy. Tris też? Dobra, widzę, że Dijkstra... W sumie chodzi o jego skarb. Kogo ja widzę? Geralt z Rivi. Przestaniesz za mną kiedyś łazić? Jak tylko powiesz, gdzie jest mój skarb. Nie przypadliśmy sobie z Mengem do gustu. Jak bardzo? Bardzo. To by tłumaczyło pożar w koszarach. Mam nadzieję, że mój skarb nie płonie tam razem z łowcami. W ogóle go tam nie widziałem. A 20 ton złota jednak ciężko przeoczyć. Czy to znaczy, że przychodzisz do mnie z pustymi rękoma? Po pierwsze, to ty przyszedłeś do mnie. Po drugie, coś jednak w ręku mam. Klucz do skarbca. Znalazłem go przy Mengen. A ja muszę znaleźć ten skarbiec, tak? To nie będzie proste. No trudno. I tak nieźle się spisałeś.
Ta pierwsza opcja mi się bardziej podoba. Ale zobaczmy tą drugą. Chociaż może tą pierwszą? Ja zobaczmy to. Pochwałę możesz sobie zachować. Mnie interesuje nagroda. Geralt, wszyscy Wiedźmini są tacy bezczelni, czy tylko ty? O co ci chodzi? Okłamałeś mnie. Znowu. Co? Od początku wiedziałeś, kto obrabował mój skarbiec, ale nie byłeś łaskaw się tą wiedzą podzielić. A może blefuję, co? Nie byłem łaskaw, ale byłem za to łaskaw pomóc ci ze skarbem, więc nie histeryzuj. Ja nie żartuję, Geralt. Nadużyłeś mojego zaufania. Jakoś to przeżyję. Tym razem jeszcze tak. No dobrze, pora wyrównać rachunki. To groźba? Wręcz przeciwnie, pomogłeś mi, więc należy ci się nagroda, mimo wszystko. Zakładam, że nadal nie wiesz, co z Jaskrem. No nie. Nie, ale wpadłem na trop kogoś, kto może wiedzieć. Jakiegoś szpiega, zdaje się. Podpisuje się Jamurlak. Problem w tym, że w liście od niego jest mowa tylko o tym, jak zaaranżować spotkanie. Ale ani słowa gdzie. Zrujnowany dom na Zamurzu. Daj sygnał, a przyjdzie tego samego dnia, tuż przed północą. No, ho, ho. No właśnie. Nie powinienem może pytać, ale Dijkstra do cholery, skąd ty to wszystko wiesz? Odczytuję z lotu ptaków. Męczący jest ten twój sarkazm, wiesz? Mam gorsze cechy. Wierz mi. A na koniec uniżona prośba. Nigdy więcej nie próbuj mnie oszukać. Nigdy. Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Myślałem, że coś jeszcze. 90 koron dostaliśmy. Pora na mnie. Ja mam co robić. Bywaj. Dobra. Czemu nikt nie gasi ognia? No już mnie tutaj tak przesunęło, widzę. Znaczy tepnęło. Zostaliśmy tutaj, ale mniejsza. Dobra. Kurczę, no i jednak lepiej chyba nie próbować oszukać Dijkstry po raz kolejny. Aha, wiedźmińskich zmysłów, tylko gdzie to jest? Przepraszam bardzo. Aha, tam. Dobra, ale my się udamy na w stronę ekwipunku. Będę musiał wyczyścić ekwipunek i tak dalej. Ale to i tak zobaczymy się w następnym odcinku. Ale kurczę, myślałem, że będziemy mogli szukać dalej tego skarbu. Przynajmniej miałem takie wrażenie. Myślałem, że to chodzi o tego questa, co mi niedźwiedź kiedyś pisał. Że będziemy musieli odnaleźć jakiś skarb za wszelką cenę, żebyśmy go odnaleźli. Ale tutaj nie było opcji, żeby go szukać dalej. O, dziwna sprawa. Dobra, ale w tym odcinku to by w sumie było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Ale w sumie, jak sobie myślę, zanim się pożegnamy, jeszcze idziemy do Zoltana. Tam będzie Zoltan przesiadywał, o ile dobrze pamiętam. Czekaj, nie mam Igni, poproszę Igni. Więc z Zoltanem jeszcze możemy jakąś partyjkę sobie rozegrać. Jakieś dziwne lagi mam tutaj, takie mini lagi. Mam przynajmniej takie wrażenie, może miasto się doczytuje, kto wie. No fajna była rozpierducha, nie powiem. I tak, no Dijkstry lepiej nie oszukiwać po raz drugi, bo no, nie da się go oszukać. Jakby zimą te stosy palili, można by się było chociaż ogrzać, a tak? Nie ma tu Zoltana? Myślałem, że tutaj Zoltana spotkam. Dziwna sprawa. Byłem przekonany, że tu będzie Zoltan. Ale nie. Ale nie, dobra. No to mniejsza z tym. No to w takim razie w tym odcinku to było na tyle. Więc co, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie również, że możecie mnie dodać do znajomych na Steamie. Bądź Originie. Magiczne puste... Pusta miejscówka? Nie.
Dziwne, dobra, ale w tym oś... A nie, to jest ten pusty pokój, który był wcześniej pusty, a teraz jest taki zastawiony? Chyba tak. Dobra, ale w tym odcinku to i tak było tyle, na tyle, więc trzymajcie się. Na razie.